Grzegorz Sypniewski, witam serdecznie w kolejnym programie Kulturalny Donosiciel. Oglądajcie uważnie nasz program, bo być może właśnie dziś padnie pytanie konkursowe. Jest o co walczyć. Nagroda to podwójna wejściówka na koncert Bryana Adamsa w Rybniku. A dzisiejszy odcinek zaczynamy tradycyjnie od relacji imprez z ubiegłego tygodnia. Biblioteka zawsze po drodze. Nie mijam, wchodzę. Pod tym hasłem odbył się tegoroczny tydzień bibliotek w Rybniku. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali bardzo interesujący i bogaty program atrakcji. Nie tylko dla swoich stałych czytelników, ale dla każdego, kto odważył się otworzyć drzwi świątyni słowa pisanego. Spotkania autorskie, warsztaty komputerowe, otwarty magazyn, a w nim książki za symboliczną złotówkę, pokazy szermierki, gry i zabawy dla dzieci. To tylko nieliczne atrakcje, które czekały w ubiegłym tygodniu na mieszkańców miasta. Gwoździem programu były bez wątpienia wyjątkowe spotkania autorskie. Dla najmłodszych chwili numer 8 Rybnickiej Biblioteki spotkanie ze znaną z telewizyjnego programu Tik Tak Ewą Chotomską. Wkładam kapelusz i jeszcze wkładam na siebie jakieś różne inne kolory, żeby być taka bardziej bajkowa, a nie taka zwykła pani, co siedzi i pisze. I bawię się i myślę, że obie strony są zadowolone. Z krainy bajek i fantazji do świata satyry i polityki. Dla trochę starszych mieszkańców biblioteka we współpracy z muzeum i projektem Życie na kartki przygotowała wystawę grafiki Jacka Fedorowicza oraz spotkanie, na którym można było wspomnieć popularny dziennik telewizyjny oraz posłuchać najświeższej twórczości mistrza ciętego słowa. Rysunki zgromadzone na wystawie w Rybniku to są rysunki historyczne. To są rysunki sprzed ponad ćwierć wieku. W okresie Solidarności Podziemnej rysowałem to wszystko i rozchodziło się to tak zwanymi nielegalnymi kanałami. Tydzień bibliotek zgromadził wielu zainteresowanych. Wszyscy chętnie korzystali z przygotowanych dla nich atrakcji. Ta impreza to zdecydowanie najważniejszy czas dla miłośników teatru w Rybniku. W ubiegły weekend od piątku do niedzieli w mieście odbywał się 13. Festiwal Sztuk Teatralnych. Zaprezentowało się 8 teatrów konkursowych, m.in. Teatr Nikoli z przedstawieniem Uśmiech Kobiety. Laureatem pierwszej nagrody został Teatr Delicates z Pisza, który zaprezentował spektakl B612 zainspirowany Małym Księciem. Przyznano także 2 drugie miejsca oraz wyróżnienia. Sporo nagród, ale poziom festiwalu był bardzo wysoki i ciężko było wybrać tych najlepszych. To konfrontacja wyjątkowa. Bardzo dużo zespołów, które bardzo uczciwie, bardzo porządnie przygotowały swoje wystąpienia. Bardzo różnorodne stylistycznie i bardzo mądre. I dlatego mieliśmy kłopot, ale taki radosny kłopot. Poza konkursem mogliśmy obejrzeć spektakle teatrów znanych i docenianych w całej Polsce, a wśród nich imponujący poemat o Słońcu i Księżycu w wykonaniu teatru Kliniki Lalek z Wolimierza. W piątkowy wieczór miejski rynek zamienił się w wielką teatralną przestrzeń. I choć to spektakl, w którym aktorzy nie wypowiadają ani jednego słowa, to efekt zapierał dech w piersiach. W niedzielę w klubie Energetyka publiczność miała okazję obejrzeć przedstawienie kieleckiego teatru Samotność pól bawełnianych. Kontrowersyjny, przeszywający, zastanawiający spektakl nie tylko o samotności, ale także o pragnieniach człowieka. Skoro wyszedł pan z domu i przechadza się o tej godzinie w tej okolicy, to znaczy, że pragnie pan czegoś, czego nie posiada. Impreza z 600-letnią tradycją w Polsce w Rybniku obchodzona od 10 lat, ale wcale nie mniej hucznie niż w XV wieku. Juwenalia, czyli Święto Żaków, obchodzone były w ubiegłym tygodniu od środy do piątku. Zaczęło się symbolicznie. Prezydent Adam Fudali przekazał studentom klucz do bram miasta. Potem już to, co dla studentów najważniejsze, czyli huczna zabawa. A było w czym wybierać. Rybnickie lokale przygotowały ciekawe oferty. Imprezy odbywały się w Kulturalnym Klubie, w Oberży, w Imperium i w Pubie Żelazna. Każdy lokal przygotował dla Żaków coś specjalnego. W czwartek w Pubie Żelazna zagrał zespół Fueling the Fire. A
ale zdecydowanie najważniejszym punktem imprezy były piątkowe koncerty plenerowe, czyli to, na co czekali nie tylko studenci, ale wszyscy mieszkańcy miasta. Na rybnickim kampusie zaprezentowały się zespoły z regionu Dash, Blue i October Leaves. Gwiazdą wieczoru były znane od kilkunastu lat na polskiej scenie muzycznej rockowe grupy Strachy na Lachy oraz Ira. Wiele ciekawych historii się spotkało, zanim dojechaliśmy tutaj. A potem jeszcze te niespodzianki techniczne na scenie. No, koncert udany, na pewno będziemy go pamiętać. Wszyscy szybko zapomnieli o małym opóźnieniu i drobnych kłopotach dźwiękowych. W końcu, w piątek 13, coś wydarzyć się musiało. Przy takim brzmieniu i w tak gorącej, mimo chłodnego wieczoru atmosferze, publiczność bawiła się rewelacyjnie. A pod sceną szaleli nie tylko żacy, dlatego że specyfiką rybnickich wynaliów jest fakt, że ze studentami świętują wszyscy mieszkańcy miasta. W tym roku okazja była szczególna. Rybnicki kampus obchodzi dziesięciolecie istnienia. W sobotę w herbaciarni White Monkey zagrał finalista Mistrzostw Polski w beatboxie, prekursor tego gatunku w Rybniku Peter Pan. Beatbox jest to muzyka robiona ustami, naśladowanie różnych instrumentów, takich jak perkusja, instrumenty dęte, gramofony, skrecze. Każdy z nas lubi mieć luźne gacie. Siema bracie, siema siostro, ja cały czas, to nie jest żadne rzemiosło. Tym razem Peter Pan połączył swoje siły w nowym projekcie. Razem z nim w herbaciarni White Monkey wystąpili Motyk i Grzyb. A teraz czas na zapowiedzi tego, co jeszcze przed nami. Zapraszam Państwa na kolejną Noc Muzeów w Muzeum w Rybniku. Najbliższy piątek, 20 maja od godziny 18, spotykamy się z kulturą Indian. Zobaczymy pokaz tańców Pow-Wow, gry i zabawy dla dzieci, wykłady poświęcone kulturze Indian Wielkich Równin. Oczywiście przygotowaliśmy wystawę poświęconą kulturze Indian Ameryki Północnej i Południowej, zatytułowaną Wojownice Ducha, oraz drugą wystawę pokazującą współczesne twarze Indian Ameryki Północnej. Wieczór nasz zakończy występ kabaretu Kałasznikow. Mlnonej! Specjalnie dla widzów kulturalnego donosiciela konkurs, a do wygrania bilet, podwójna wejściówka na koncert Briana Adamsa w Rybniku. Należy udzielić odpowiedzi dla najszybszego strzelca, jaki utwór w tle będzie Briana Adamsa. Odpowiedzi wysyłamy na adres mailowy infokultura@kultura.rybnik.eu. Wyniki oczywiście na stronie www.rybnik.eu. Kto pierwszy, ten lepszy. Wejrzyj mi do ślepi! Zejrzysz w nich, wielazie we wercie. Przesznupaj swoje serce, duszo ty. A jak już trafisz na mnie, dej się pokój. Nie godaj, że bez dusz nie będziesz się tropić. Wiesz, że masz recht. Czego bych nie napochał, to wszystko dla ciebie. To wszystko dla ciebie. Z 21 i 22 maja w nadchodzącą sobotę i niedzielę kolejna już edycja Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Muzycznego. Tym razem współorganizatorem naszego pikniku jest Fulneckie Centrum Kultury, miasto Fulnek w Czechach. Zaprezentują się w zasadzie w sobotę kapele czeskie, natomiast wieczorem około godziny 20:30 covery legendarnego zespołu szwedzkiego ABBA w wykonaniu ABBA Stars. Z kolei w niedzielę będzie prezentacja polskich grup
a wieczorem będziemy się mogli bawić przy cygańskim show z zespołem Trojoki. Dla wszystkich miłośników Dalekiego Wschodu zaprezentuję pokaz slajdów, wystawę i pyszne jedzenie prosto z Indii. Na moim wieczorze autorskim zaszczytem prawdziwym będzie obecność Jacka Świtacza dla mnie, absolwenta Wydziału Instrumentalnego Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, gitarzysty i pedagoga, który zapewni piękną otoczkę muzyczną dla moich zwykłych, prostych wierszy. Dziękuję wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom zajmującym się sztuką tu w Rybniku, które umożliwiają takim nikomu nieznanym artystom spotkanie z trochę szerszą publicznością. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie, kabaret No Name z Rybnika. Zapraszamy Państwa 25 maja do Teatru Ziemi Rybnickiej na godzinę 18:00. Gdzie mogą Państwo zobaczyć spektakl pod tytułem W 80 minut dookoła świata. Tak, to jest takie połączenie kabaretu, opery, operetki. Opery mydlanej, może nawet... Może mydła operowego. Różnych rzeczy. Zapraszamy Państwa, jeżeli chcecie Państwo dotknąć prawdziwej sztuki, to 25 maja do Teatru Ziemi Rybnickiej. Tak jest. Maja o godzinie 20 w pubie Paleta w Rybniku i nieregularne środy, ale raz w miesiącu właśnie spotkanie z Dariuszem, niewygodna prawda. Spiskowe teorie dziejów. Zapraszam. To ma być na zasadzie dyskusji, prawda, czyli jak najbardziej przyjmuję sugestie, prawda, ludzi, o czym chcą rozmawiać, co ich interesuje. Paleta Pub ruszyła w miniony piątek i jesteśmy z tego początku bardzo zadowoleni. Ten początek nasz niejako rokuje bardzo dobrze na przyszłe kulturowe wydarzenia, które mają mieć tutaj miejsce. Między innymi właśnie teatry i będzie to, pierwszym takim teatrem będzie spektakl Domowe Duchy z Wrocławia, stworzony przez dwie studentki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Sam spektakl jest niejako kolażem różnych form sztuki teatralnej i performance'u. Nam się ten pomysł bardzo zapodobał, ponieważ wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć fragmenty na studyjnym nagraniu. Także 28 maja o godzinie 20 zapraszam wszystkich do Paleta Pub na spektakl Domowe Duchy Atlas Kieszonkowy. Multikino zaprasza na noc 3D. 27 maja w Twoim Multikinie. Najlepsze filmy, wydarzenia muzyczne, koncert, balet. Najlepsze reklamy oraz zwiastuny premier. Wszystko w trzecim wymiarze. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.multikino.pl. Na dziś to już wszystkie informacje kulturalne, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień o stałej porze. Program zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika w ramach projektu Kultura Rybnik EU współfinansowanego przez Unię Europejską.